Cześć, hej, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłam nauczyć Was 6 angielskich czasów w mniej niż 10 minut. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Na wstępie chciałabym Was serdecznie zaprosić na webinar, który odbędzie się 25 września. To jest środa o godzinie 20. Webinar nosi tytuł Ogarnę angielskie czasy. Wszelkie informacje na temat webinaru znajdziecie w linku poniżej tego filmu. Serdecznie Was zapraszam. Webinar jest darmowy, także no, nic nie tracicie, możecie jedynie zyskać. Let's go! Ok, zaczynamy naukę, lecimy z tym koksem. Jak wiecie, czasów w języku angielskim jest sporo, mamy ich 12, niektórzy mówią o 16 czasach, bo jeszcze wliczają future in the past, czyli przyszły w przeszłości, to jest tryb przypuszczający, czyli zrobiłabym, miałabym, kupiłabym i tak dalej. I pomimo, że jest ich dosyć sporo, to one mają bardzo logiczną strukturę i tworzą taką siatkę. Ja bym powiedziała, że czasy to jest coś takiego jak tabliczka mnożenia. I kiedy raz się jej nauczycie, no to już nie zapomnicie. I tak dokładnie jest z czasami. Wyróżniamy 3 obszary. Mamy past, czyli przeszłość, present, czyli teraźniejszość i future, czyli przyszłość. I to jest proste do ogarnięcia. I teraz każdy z tych obszarów ma 4 różne sposoby na wyrażenie tego, co my robimy, jakiejś czynności. I mamy czasy simple, czyli czasy proste, czasy continuous, czyli ciągłe, perfect, perfekcyjne, a one perfekcyjne nie są, i perfect continuous, czyli te czasy perfect, ale ciągłe. I dzisiaj pokażę Wam 2 rodzaje czasów, simple i continuous, bo one są najprostsze do zrozumienia, do ogarnięcia. Zaczniemy od czasów simple. Jak sama nazwa wskazuje, czas simple to jest czas prosty. On nie jest skomplikowany. To jest czas prosty, typowo informacyjny. On nas informuje o tym, co robiliśmy, robimy albo będziemy robić w ogóle. Nie skupiamy się na trwaniu czynności. Mówimy o tym, co robimy w ogóle. I są to tak zwane suche fakty. Na przykład I teach. Ja uczę because I'm a teacher, bo jestem nauczycielką. Aerobics. I teach aerobics. I to był czas present simple. Czas teraźniejszy, prosty. Teraz pora na czas future simple, czyli czas przyszły prosty. I tutaj będziemy informować o tym, co my zrobimy w ogóle. Nie o tym, co będziemy robić, co potrwa dłużej, ale co zrobimy. Suchy fakt. Na przykład I will teach you. Ja Was nauczę. Then I will teach you. No, jak widzicie, konstrukcja tego czasu jest bardzo prosta. Dodajemy jedynie słówko will, żeby pokazać, że dana czynność odbędzie się w przyszłości. No i został nam czas past simple, czyli czas przeszły prosty. I tutaj ta sama zasada. Mówimy, że coś zrobiliśmy w przeszłości. Informujemy. Podajemy suchy fakt, bez żadnego komentarza. Na przykład I taught, czyli ja nauczyłam kogoś. I taught her that. Jeżeli chodzi o strukturę tego czasu, to kiedy macie do czynienia z czasownikami nieregularnymi, jak na przykład teach, czyli uczyć,
to wtedy musicie użyć drugiej formy czasowników nieregularnych, czyli drugiej kolumny, i tych czasowników musicie nauczyć się na pamięć. Nie ma innego rozwiązania. Jeżeli zaś macie czasownik regularny, jak na przykład odwiedzać czy visit, to wtedy dodajecie jedynie końcówkę ed do czasownika. Więc jeśli chciałabym powiedzieć, odwiedziłam rodzinę w zeszłym tygodniu, to powiedziałabym I visited my family last week. No dobra, to teraz przechodzimy do czasów continuous. Jak sama nazwa wskazuje, czasy continuous to są czasy ciągłe. I tutaj informujemy o tym, co robiliśmy w przeszłości, co robimy teraz i co będziemy robić w przyszłości. I popatrzcie, jeżeli jest to czas ciągły, no to mamy tutaj dwa końce. I ten czas składa się z dwóch elementów. Mamy czasownik be odmieniony, bo musimy go odmienić, żebyśmy wiedzieli, czy chodzi o przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość. I po drugiej stronie mamy końcówkę ing. Więc jakby wyglądał czas present continuous, czyli teraźniejszy ciągły? No na przykład powiedziałabym I am talking to you right now, czyli mówię do Was teraz. I am talking, you're just not listening. Odmieniłam czasownik be, mówiąc I am albo I'm. Teraz czas future continuous, czyli czas przyszły ciągły. I tutaj mówimy o czynnościach, które będziemy robić. Nie które zrobimy, tylko które będą się ciągnąć w przyszłości. Na przykład I will be talking to her tomorrow, czyli będę z nią rozmawiać jutro. You're not my representative. I will be talking for myself. Jeżeli chodzi o strukturę, to jest ona bardzo prosta. Mamy tutaj słówko will plus be plus czasownik z końcówką ing. Czyli I will be playing albo I'll be playing. Został nam jeszcze jeden czas, czas past continuous, czyli czas przeszły ciągły. I tego czasu użyjemy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś robiliśmy przez jakiś czas w przeszłości, że coś się ciągnęło. Takim przykładem może być I was talking to her yesterday, czyli rozmawiałam z nią wczoraj. I was talking. No i jeżeli chodzi o strukturę, to tutaj mamy przeszłą formę czasownika be, ja byłam, czyli I was, plus czasownik z końcówką ing. I was playing, ja grałam. I was laughing, ja śmiałam się. Podsumowując, czasy simple to czasy proste, typowo informacyjne. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś robimy w ogóle, skupiamy się na suchych faktach, to użyjemy właśnie czasów simple. Czasy continuous to czasy ciągłe. Kiedy skupiamy się na trwaniu czynności, na tym, że coś się ciągnie albo ciągnęło, będzie ciągnąć, to użyjemy właśnie czasów continuous. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na webinar, który odbędzie się już niedługo, 25 września. I widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, dawajcie łapki w górę. No i do zobaczenia. Cześć!